pierwszą terapię logopedyczną z prawdziwego zdarzenia. I dowiedzieliśmy się o kilku ważnych rzeczach. Te piktogramy. Logopedka powiedziała, że to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie dla Scarlett, żeby teraz nie jest czas, żeby się przyzwyczajała do obrazków, do komunikowania się piktogramami, bo może zrobić się za bardzo leniwa, przyzwyczaić się do takiej prostej, obrazowej komunikacji i wtedy może być dla niej bardziej trudna nauka słów i komunikowania się słownego. Więc piktogramy odkładamy na półkę i przestajemy się w to bawić, jak na razie. Najważniejsze u niej jest to, żeby wrócić do takich podstaw, których ona nigdy nie opanowała, czyli nauczyć się samogłosek A, E, O i U. Są takie materiały, logopedka się z nami tym podzieli, gdzie nawet można słuchawki zakładać, takie zwykłe, duże, z dużymi nausznikami słuchawki, których się używa, żeby odciąć się od świata zewnętrznego i dobrze się wsłuchiwać. To tak samo dla dzieci. To jest ważne, żeby przy nauce, żeby dziecko nie było rozproszone, tylko właśnie miało te słuchawki, żeby się przyzwyczaiło do nich i słuchało. Widziało w książeczce albo na obrazku literkę A, żeby słuchało A i w ten sposób, żeby się uczyło. Co jest jeszcze ważne? Ale już wcześniej zauważyłem, że ona lubi się bawić tego typu zabawkami. Tak jak to, te takie kawałeczki, które różnego rodzaju figurki, które się dopasowuje i wkłada się. Scarlett lubi się tym bawić. Ona się nigdy nie nauczyła bawić się, ale nigdy się nie nauczyła, że kwadrat idzie do kwadratowego otworu. Zobacz, nie? No. Wkładaj. Wkładasz? Ale ona tak indukcyjnie, jeśli zobaczy, że ja się zaczynam bawić, to ona też jakoś zaczyna się tym interesować. Ale to przyjdzie z czasem tego typu zabawki trzeba dziecku zapewnić, jak najwięcej takich tego typu zabawek, aż się nauczy i mimo, że jest to czasochłonne. No i tak, tego typu rzeczy, dopasowywania zwierzątka i tak dalej też jest dobre, tylko trzeba omijać języki, które są obce dla dziecka, żeby ono, albo napisy w innych językach, żeby ono nie było, żeby się mu nie myliło między różnymi językami, najlepiej, żeby to było w takim języku, w jakim dziecko się słyszy u rodziców na co dzień. Następną zabawką albo typem zabawek to są takie rzeczy, no i to szczególnie właśnie u Scarlett, ja zauważyłem, że ona bardzo lubi zabawki z rzepą, gdzie na przykład torta, gdzie można sobie pokroić, prawda Scarlett? Scarlett, zobacz, mamy torta, pokroisz ze mną? Pokroisz statusiem torta? No nie, pokroimy torta. Ona bardzo lubi się tym bawić, bardzo lubi sobie kroić na kawałeczki. Nawet naśladuje, zjemy sobie. Am, niam, 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 niam. Dobre, spróbuj sobie zjeść troszeczkę. Tak, ale dobry. Także ona naśladuje to i lubi oddzielać łyżeczką te kawałeczki. I w to trzeba też zainwestować, jak najwięcej takich zabawek. Później co? Później jeszcze takie jajka też, układanki. Jest to dobre, ponieważ
tutaj mamy nie tylko, czekaj, no masz wszystkie, wyłóż sobie, nie tylko kształty, ale też mamy i kolory. Każda skorupka ma jakiś tam inny kolor, dopasowuje się. No i też jest skompletowanie. I to jest bardzo taka ciekawa zabawka, która też Scarlett nie nauczyła się nią do końca posługiwać, ale bardzo ją to, bardzo jej przyciąga tę uwagę. No i tego typu zabawki. Oczywiście jest zero technologii. Nie może, właściwie ona już ma ograniczoną, właściwie prawie wcale nie oglądamy telewizji. Staramy się, żeby nie miała w ręku wcale tableta ani telefonu, oczywiście to ma zabronione. Ale z wyjątkiem momentów, kiedy no nie wiem, no jedno z nas wychodzi i drugie pracuje, i gdzie Scarlett nie może wysiedzieć w miejscu i ona gania wszędzie i może sobie zrobić krzywdę, wchodzi gdzieś tam do łazienki, odkręca wodę i takie różne rzeczy, no to jest ciężko, ale też planujemy po tym, co dzisiaj właśnie po tej rozmowie z logopedką, planujemy też rzeczy też jakoś wyeliminować, być może trzeba założyć jakieś blokady na drzwi albo pod drzwiami jakieś kliny, żeby ona nie wchodziła tam, gdzie nie może, po to, żeby zupełnie wyeliminować telewizję. Ona jak ogląda filmy, to zupełnie się oddziela od świata, bo nie widzi poza obrazem i można krzyczeć i nie wiadomo co robić, a ona się nie odwróci, tylko skupia się. Komunikuje się za pomocą płaczu i terapia będzie też polegała na tym, że będą jakieś takie interakcje, nauka przy stole, gdzie ona musi siedzieć w jednym miejscu i w ten sposób będzie musiała wysiedzieć, chociaż nie będzie tego lubiała i logopedka nas tutaj ostrzegła: Scarlett, nie jedź, nie zajadaj śmieci, proszę cię. Będzie płakała, będzie płacz, ale logopedka powiedziała, że tak jak ten płacz, dopóki to jest tylko sposób komunikowania się i chęć powiedzenia nam nie chcę, chcę iść już, chcę robić coś innego, to może płakać i niech płacze, nic jej się nie dzieje, to jest tylko jej niechęć, ale musimy przez to przejść, trzeba się przyzwyczaić, bo tak ma być, musi być ta koncentracja. Musi być uwaga i ona musi siedzieć w jednym miejscu i słuchać, i obserwować. Tak. Trafiłaś kamykiem. O, tego dmuchnij, patrz. Spróbuj tego dmuchnąć.